jak zmieniał się przez wieki Lidzbarski Zamek. Historię jego budowy i zmian, które w nim zaszły, można poznać dzięki wyjątkowej wystawie Dzieje budowlane Zamku Biskupów w Lidzbarku Warmińskim. 15 kwietnia 2016 roku zwiedzili ją tłumnie pierwsi goście. Zamek Lidzbarski należy do chyba najcenniejszych zabytków w całych dawnych Prusach Krzyżackich. On przez wiele set lat był siedzibą i głównym mieszkaniem biskupów warmińskich. Przede wszystkim był rezydencją, dlatego musiał się zmieniać z potrzebami użytkowników. Każdy z kolejnych biskupów przebudowywał coś, co uważał za przestarzałe, albo przystosowywał apartamenty do swoich potrzeb. Oczywiście przebudowy wynikały też z naturalnego cyklu życia budowli. Ona się paliła, ona się po prostu starzała i trzeba było niektóre rzeczy wymieniać. I tak on narastał przez te stulecia. Wyjątkowość wynika z tego, że w przeciwieństwie do większości zabytków, które oglądamy na Warmii i Mazurach, ale też na Pomorzu, on jest prawie w 100% autentycznych. Do takich najbardziej właśnie znaczących należą przede wszystkim krużganki, jedyne chyba oryginalne w całym państwie zakonnym, czy zespół sklepień nad reprezentacyjnymi salami. Bardzo nowoczesne jak na owe czasy, z bardzo ciekawymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, też rzadko spotykanymi w architekturze krzyżackiej. Historię zamku warto zgłębić nie tylko ze względu na jego wartości architektoniczne, ale również na dzieje osób, które z tym obiektem są związane i wszystkie te osoby mające znaczenie dla historii nie tylko Polski, ale również Europy zostawiły tutaj swoje ślady i do tej pory te ślady możemy oglądać. Badania na zamku w Lidzbarku Warmińskim były pracą może nie tyle żmudną, co bardzo trudną. Ten stopień trudności wynikał nie tylko z faktu konieczności współpracy z ekipami remontowymi. Zamek w przeszłości wielokrotnie był tutaj remontowany i każdy remont pozostawił po sobie ślady w ziemi. Archeolog musiał to wszystko rozczytać, musiał wyciągnąć z tego wnioski, i musiał na koniec przedstawić konkluzje. Są one niebywale ciekawe. Historia zamku zyskała nowe, ciekawe fakty, a z samych badań archeologicznych uzyskaliśmy wiele ciekawych przedmiotów. To zabytki, które z całą pewnością będą stanowiły atrakcję na wystawie archeologicznej. Wystawa Dzieje budowlane Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim jest wystawą kierowaną do, można powiedzieć, nowego pokolenia publiczności. Częściowo jest ona klasyczna, pokazujemy muzealia ulokowane w gablotach, natomiast ważną częścią jest strona wizualna, która się, tak powiem, realizuje poprzez tak zwane nowoczesne media, komputery, ekrany, filmy itd., itd., z elementami przekazu kierowanymi do osób również niepełnosprawnych, a zwłaszcza niewidomych. Dla nich przygotowaliśmy broszurę drukowaną alfabetem Braille'a i skrót katalogu. Natomiast ogólnie chodzi nam o to, żeby dzieje budowlane zamku, które mają sobie w tej chwili od XIV wieku do prawie XX, 600 ponad lat, pokazać w sposób komunikatywny, atrakcyjny wizualnie, i oczywiście merytorycznie uzasadniony. Więc są oryginalne muzealia, jak mówiłem, umieszczone w gablotach. Obok nich mamy plansze z reprodukcjami rzutów zamkowych, widoków, przekrowinnych elementów, też świadczą o architekturze, o jej szczególnej specyfice i wartości. Do tego jeszcze dodajemy prezentację, gdzie można porównać na przykład sobie, jak wyglądał zamek w XIV wieku, w XV, w XIX, łącznie z XX. I oczywiście dodajemy jeszcze wyniki prac konserwatorskich dotyczących i architektury, i malarstwa na razie, których jesteśmy współautorami, inicjatorami, z których jesteśmy dumni, ponieważ zamek od 90 lat nie był dotychczas konserwowany. Więc mam nadzieję, że skutki tej konserwacji przetrwają następne 100 lat, a może i więcej.